Trzecie klasy, nareszcie sobie pójdą. Nareszcie sobie pójdą. No, bardzo się cieszę, że już kończę ten. Pozdrawiam. Wspominał te trzecie klasy. Mam powiedzieć ładnie czy prawdę? Prawdę poprosiłem. Będę wspominał mnie. Jak zresztą każde roczniki. Jedne są bardziej wchodzą w rytm życia szkoły, inne trochę wolniej. Muszę przyznać, że akurat ten rocznik, który przyszedł przed 3 laty do gimnazjum, dał się poznać od pierwszego roku. I tak przez całe 3 lata coraz bardziej odkrywał swoje karty. Czas burzy, czas refleksji, czas zastanowień, no to jest taki wiek. Ale przede wszystkim, drodzy trzeciaki, życzę wam, żebyście zawsze wybierali tę właściwą drogę w swoim życiu. A wtedy będzie dobrze. Powodzenia. Jak myślę o trzecich klasach gimnazjum, przypomina mi się moment rekrutacji, kiedy to musieliśmy przyjąć tylko 2 klasy i zmuszeni byliśmy wybrać najlepszych z najlepszych. I tacy właśnie pozostali najlepsi z najlepszych i mam nadzieję, że świadectwo tego dadzą w szkole średniej. Wyjście. Spadło. Tam są drzwi. Mnie też. Więc co ksiądz powie nam o trzecich klasach gimnazjalnych? Co mogę powiedzieć? No to dużo można było opowiadać, bo to są, jak powiem, klasy, które gromadzą w sobie dosyć dużo takich oryginalności. Co mogę powiedzieć? No bardzo ich lubię. Bardzo ich lubię. No, żałuję, że się już rozstajemy. Może tak trochę nie do końca, ale trochę mi żal. No, trochę mi żal. Cóż mogę jeszcze takiego powiedzieć narastanie. No, nie zapominajcie tego, co się dowiedzieliście na katechezie. Starajcie się tym żyć. No i generalnie powodzenia w wielkim świecie. Nie ze wszystkimi się pewnie spotkałem w liceum. Na koniec jeszcze, Jarosław, uważaj. Boże, jeszcze nie koniec, może jeszcze jakieś jedno pytanie. Co ksiądz powie może o, nie tylko o lekcjach, ale na przykład o przerwach i takich uczuciach pozalekcyjnych, poza właśnie tej klasy. Czy jakoś tam
księdzu się narazili, na przykład na przerwach czy jakichś wycieczkach? Na wycieczkach? No, miałem sposobność być na jednej czy drugiej wycieczce, ale nie, tutaj jakoś tak ich zachowań nietaktownych, czy zachowań właśnie takich, które trzeba było potępić, to nie pamiętam. Zresztą no, raczej mnie się nie narażali. Raczej nie. Raczej nie chcieli się narażać. Także. No dobrze. Wspominaj, jak najbardziej wspominam ich miło. No. Dobrze. Dziękujemy bardzo. A to nie moja kamera, proszę pani. Jak dostaniesz ocenę dodatku? To co pani powie o trzeciej klasie? Nie masz lepszej gwiazdy? Zabieraj to. Cza jest prezydentem, Cza jest kierownikiem, Cza jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Mój Cza jest prezydentem, Cza jest kierownikiem, Cza jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Ale jakie pani ma odczucia? Cześć, to jest bardzo przyjemne. Pracowałam tylko w połowie trzeciej A i te osoby znam. Ale z tego, co wiem z korytarzy, no to są dosyć uprzejmi, zawsze mówię dzień dobry. Ja akurat będę wspominała ich bardzo miło. Dziękuję. O, moment, teraz pani ma. Szczególnie Jaczewski. Do trzeciej klas, bo nie odchodzą. A, niech pani powie im życzenia. No, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. I natury zew, gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew. Schowa
od słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że te uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane, chociaż było pisane i pisane też jest tam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś. Yo, teraz leżysz na plecach, oglądasz nawet i te niebo, serce dotyka serca. Nie ma szczęścia, nie ma pecha, nikt się nie złości, nikt nie docieka. Człowiek obok człowieka, z nurtem płyną jak rzeka. Połączeni w jedną całość na samym szczycie góry Mekka. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który tutaj rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Wszystkich pilnych spraw.
jeszcze raz, że